Dzień dobry, nie masz co się ubrać, mam dla Ciebie dzisiaj podpowiedź, a tak naprawdę 6 podpowiedzi, co możesz założyć na siebie. Zostań ze mną, a domyślam się, że te przygotowane takie rzeczy, w co się ubrać, myślę, może mogą Cię zaskoczyć. Więc ostatnio czytałam mojej koleżanki wpis na Facebooku, Iwona Skarżyńska, i właśnie też również polecała, w co się ubrać, i stwierdziłam, kurczę, fajne, muszę Wam powiedzieć, więc tak naprawdę powielam to dalej. Jeżeli masz ochotę powielić, w co się ubrać, pewnie w Twojej szafie też za wiele nic nowości, mam nadzieję, że akurat te wskazówki Ci pomogą wyglądać pięknie. Ok, więc jeżeli nie wiesz, co się ubrać, pierwsza wskazówka, to najważniejsza chyba, to jest: ubierz na siebie najpiękniejszy uśmiech, jaki tylko posiadasz. Dziewczyny, uśmiechajcie się. Jesteście każda piękna i wyjątkowa, ale mężczyźni również. Uśmiechajcie się, panowie, tak samo. Druga wskazówka, nie wiesz, co się ubrać? Okryj się swoimi celami i marzeniami. Jakie to jest piękne. Nie zapominajmy o tym, że cały czas się możemy rozwijać, że rozwój osobisty nie zakończył się gdzieś tam na studiach i nic więcej tak naprawdę nie pokonujemy. Cały czas się uczymy, cały czas się edukujemy i cały czas się rozwijamy i mamy się rozwijać i zmieniać, żeby nie stać w tym samym miejscu albo gdzieś tam w tyle. Więc okryj się swoimi celami i marzeniami. Podpunkt numer 3. Załóż pewność siebie, by okryła Cię całą i Twoje serce, a szczególnie w chwilach, kiedy możesz być słabsza, kiedy masz chwilę zwątpienia. Co by było, gdybyśmy wszystkie założyły taki płaszcz, który się nazywa pewność siebie? Co? Które otula nasze serce i byłybyśmy wszystkie pewne siebie i wszystkie wiedziały, że jesteśmy warte wszystkiego, co najlepsze. Ile bardziej mocno stąpałybyśmy po ziemi, co? Kolejna wskazówka, jeżeli nie wiesz, w co się ubrać, abyś opinię innych osób ubrała na swoje stopy, by nigdy nie przysłoniła Ci Twojej drogi, to, co Ty chcesz osiągnąć. Bardzo, ale to jest bardzo standardowe, kiedy opinia innych ludzi jest tak mocna, to jest taki mocny bodziec w naszą stronę, że nie możemy absolutnie sobie z tym poradzić i nie spełniamy swoich celów i marzeń, ponieważ ktoś nam tam coś powiedział. I uwierzyłyśmy kiedyś, pozwoliłyśmy sobie uwierzyć, że ktoś tam ma rację, gdzie niekoniecznie jest to racja spójna z Tobą. Jeżeli tutaj założymy tą opinię innych osób na stopy, to ona sobie tam będzie, ale my tu mamy totalnie inne widoki przed nami, gdzie mamy swoje marzenia i cele i to, co chcemy osiągnąć, a opinia innych ich nie przysłoni, bo jest gdzieś tam na dole. Kolejny podpunkt, w co się ubrać? Na głowę nałóż ciepłe współczucie dla innych osób. To też jest bardzo ważne, żeby w życiu nieść swoje wartości, żeby to, kim jesteś w środku, zostało na zawsze z Tobą, abyś to swoje piękno właśnie rozwijała jeszcze bardziej i dlatego tu jest, i żebyś też czuła, miała to współczucie do innych osób i była chętna pomocy innym osobom i była skromną osobą. A myślę, że to jest również fajna rzecz co do ubrania. I kolejna rzecz, a na siebie nałóż nadzieję, wiarę i miłość i wtedy już nigdy nie zmarzniesz. Jakie to jest też piękne. Także jeżeli nie masz w co się ubrać, nie wiesz co wyciągnąć z szafy, wyciąg uśmiech, wyciąg swoje cele i marzenia, wyciąg pewność siebie, wyciąg opinie innych, załóż na swoje stopy, wyciąg współczucie do innych osób, nadzieję, wiarę i miłość. To
To są takie cudowne rzeczy, które możemy nałożyć na siebie. A zupełnie zmieniając temat, słuchajcie, mam do Was dzisiaj pytanie ja i może akurat wiecie, jak pomóc mi z taką sytuacją. Od pewnego czasu borykam się z, wydaje mi się, że to jest rwa kulszowa i ona mi tak doskwiera na jednej nodze i robię już przeróżne ćwiczenia na to, z internetu znajduję, ale może jest takie coś naturalne, co pomaga z rwą kulszową. Nie wiem co dokładnie. Nie mam tego bólu cały czas, ale co jakiś czas mi się tam pojawia, co to jest takie denerwujące. Nie jest to takie paraliżujące jeszcze, że leżę w łóżku i nie mogę się ruszyć, ale może akurat ktoś z Was dokładnie wie, jak sobie można poradzić z rwą kulszową. I nie wiem, ja zawsze preferuję takie naturalne sposoby. Może akurat miałaś taki problem, albo ktoś z Twoich bliskich miał taki problem i jakieś naturalne sposoby pomogły z taką rwą kulszową. Może akurat wiesz, jeżeli masz jakąś sugestię, śmiało napisz albo tutaj pod live'em, albo napisz pod mi prywatnie. Jak na razie jedynie co robię, to po prostu robię takie ćwiczenia rozciągające z internetu. Owszem, tak pomagają, ale może jest coś takiego bardziej konkretniejszego. Nie wiem, może jakaś refleksologia, albo może akupunktura. Nie znam się w ogóle na tym, ale może coś takiego właśnie z takich naturalnych sposobów by też pomogło z rwą kulszową. Dajcie znać, pa!